Hej, hej, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się mapką numer 2. Jak widzieliście na naszej grupie, jest to mapka teoretycznie do kartki kwadratowej, ale tak naprawdę, jak już widzieliście pracę naszej Ewy Szelest, możecie ją wykorzystać także do wykonania skrapa. No i tak naprawdę jeszcze wielu, wielu, wielu innych rzeczy, ale ja dziś zrobię kartkę kwadratową, czyli to takie pierwsze skojarzenie, gdy się patrzy na tą mapkę. Mam już tutaj przygotowaną bazę. Baza ma 13,3 dokładnie, na 13,3 i mam trzy warstwy, kwadraciki. One są wycięte z kolekcji Boys Little World. I tutaj mam jeszcze przygotowane całą już kompozycję ułożoną, bo dzisiaj jestem bardziej przygotowana. Generalnie wiem, co chcę zrobić, a co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. I teraz mam tutaj też matę przygotowaną do zrobienia tych udawanych takich przeszyć. Ale muszę sobie na niej zrobić miejsce, bo tak jakby trochę tu ciasno. Dobra, zaczniemy od pierwszej warstwy. Warstwa pierwsza, tą taką ciemną kratkę. Miałam chwalić pogodę, że fajnie, że mi tu słońce nie świeci, nie będzie przekłamywało kolorów. No i masz, i zaświeciło. Ale chyba i tak zaraz zajdzie. Ok, przyklejam tą pierwszą warstwę, naklejam prosto, bez żadnych przechyłów. Jest ona tradycyjnie mniejsza od bazy o 0,5 cm z każdej strony. Teraz powiedzcie mi, które to było pierwsze. Gdzieś coś muszę, miało być, aha, tak, miało być tak. Już wszystko wiem. Dobra, bo już kombinowałam tak bardzo, że już zapomniałam, co miało być gdzie. Dobra, druga warstwa też będzie w kratkę, tak wydawać się może być, że będzie pstrokato. Ale wcale nie. Strzępię brzegi nożyczkami. I naklejam na warstwę pierwszą. Tylko tak klej już tutaj. Kładę nie tak blisko krawędzi, żeby potem troszkę te brzegi podnieść. I tu już przyklejam ją troszkę nierówno. Zobaczcie. Ok. Warstwa trzecia, ostatnia. Najpierw robię radełkiem przeszycia. Pierwsza przerwa dość szybko już za nami. Ach, te dzieciaki. Robię przeszycia. To znaczy tylko ślad. Tu nie staram się, żeby były jakieś bardzo proste, bo nie zależy mi na tym. Są zrobione. Teraz postrzępię jeszcze brzegi. Postrzępione i teraz przyklejam.
i też krzywo, asymetrycznie. Zaraz Wam pokażę. Odginam jeszcze te brzegi tu. Podnoszę je. I zobaczcie. Baza gotowa. Dobra. Teraz teoretycznie powinnam sobie tu pochlapać, bo taki miałam plan, żeby najpierw pochlapać, a potem nakleić całą kompozycję, ale że nie przygotowałam sobie wody, oczywiście, to zacznę od naklejania wszystkiego, a potem pochlapę, bo to i tak wyjdzie na to samo. Dobra, najpierw sizal. Pierwsza rzecz, podstawowa, przykleję go na taśmę dwustronną. Na mapce ta cała kompozycja na bazie takiej serwetki, tu będą kwiaty i tutaj kwiaty, jest na środku i ja tu nic nie będę zmieniać, nie będę obracać mapki, nie będę robić jej lustrzanego odbicia. Postaram się odwzorować ją jak najlepiej. Sizalu jest dużo, jak widzicie, ale chcę, żeby ta kartka była taka naprawdę bardzo, bardzo przestrzenna, a sizal też unosi wszystko do góry. I teraz pierwsze kółeczko, pierwsza serwetka do sizalu, no to też taśmą dwustronną. Można tutaj użyć kosteczek, jak macie. Przechodzą dzisiaj samych siebie. Przerwa numer dwa. Ciekawe, ile razy jeszcze będzie jakaś pilna sprawa. Oj, 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 takie czasy. Przyklejam pierwszą serwetkę. Dość mocno tutaj, żeby mi tam wszystko załapało na tą taśmę. Ok. Następnie mam taki wianuszek. O, jest całkiem spory. Tu już, znaczy tak, w sumie to jego nawet nie będę na razie przyklejać, tylko go położę, bo on i tak będzie przyklejony przez te wszystkie kwiatki i inne elementy. Dobra, potem mamy taki wianek tekturkowy. O, to jest tekturka od Pure and Natural Crafts i on będzie tak, ale jego już przykleję. Tu już nie będę kombinować. To jest tekturka. Tylko tak gdzie nie gdzie kładę klej, żeby tylko złapało. Nie smaruję całego wianuszka dokładnie. Ważne, żeby po prostu złapało, żeby się przykleił. Chwileczkę poczekam. Tutaj mam jeszcze kilka kółeczek i innych takich bajerów przygotowanych. Mam też takie tekturkowe kółeczko z jakiejś tam tekturki, to żeby podnieść jakiś element. O, to mniej więcej tak miało być. Potem miało być jeszcze to kółeczko. Potem taka ramka, gdzieś kiedyś mi została. Ja zbieram takie wszystkie i potem one się przydają czasami właśnie przy kartkach. Takie cieniutkie rameczki okrągłe. Napis też mam już gotowy. Został mi z jakiejś tam kartki. Nie wykorzystałam. I to będzie taka podstawa. Zobaczcie, ile warstw. Bardzo dużo. Także po kolei wszystko przyklejam.
Dobra. Najpierw kółeczko. To tekturowe, nasza wielka. Taka dystansowa kosteczka. Potem jedno kółko, to jest z kolekcji, to jest tej, zaraz wam powiem, Sense and Sensibility, tak, wycinałam kiedyś, coś gdzieś wycinałam, zostało i zostawiłam. Tu mamy jakieś resztki z kolekcji Sweet Secrets. No, oczywiście wszystko lemonkowe. Okej. Tutaj ta ramka, jak widzicie, jest w ogóle nierówno wycięta. Tu jest grubsza, tu jest cieńsza, ale to absolutnie nie przeszkadza. Naprawdę charakter i styl tej kartki jest taki mocno gdzieś tam poprzekrzywiany, trochę taki bałaganiarski, bo jest ten sizal takim, w takim nieładzie. Także tu wszelkie nierówności są jak najbardziej mile widziane. To nie jest jakaś taka kartka bardzo elegancka, bo wiadomo, czasami trzeba takie zrobić. Nic się na to nie poradzi. Takie czyściutkie, bardzo staranne, wiadomo, wszystko równiutko. No ale ta zdecydowanie taka nie jest. Tak samo te cieniutkie rameczki też są nierówno ponaklejane. Też nie wszędzie. O, tutaj troszkę odstają. Nie jest tak na płasko to wszystko przyklejane. Zobaczcie. Tak to się prezentuje. Dobra. I teraz jeszcze, tylko zastanawiam się, czy nie podnieść troszkę tego kółeczka. Nie, już tutaj nie będę szaleć bardziej. I napis. Też nie jest idealnie po środku. Podstawa, tak jakby tej kompozycji. Czekajcie, zaraz niech złapie tą ostrość. O, jest gotowa. To centrum jest gotowe. Teraz podokładam kwiaty, liście, jakieś gałązki. Mam też taki badzik z kolekcji Next to Me. Ślubny będzie tutaj pasował. No i oczywiście motylki. A na koniec sobie pochlapiemy. Także całkiem, mam nadzieję, to sprawnie idzie. Zobaczymy, ile w sumie czasowo. Większa kompozycja według mapki jest ta na dole. I tak będzie u mnie. Ale tak jak mówiłam wam przy pierwszym filmiku, mapkę możecie obracać. Także możecie ją sobie zrobić tu, tu, tu. Ważne, żeby tak jak według mapki, tu była tak jakby po przekątnej, była ta mniejsza, mniejsza kompozycja z kwiatuszków. Mniejszy bukiecik. Gdzieś mi tu kawałek kleju odleciał. Okej. Niech to wszystko ładnie złapie. Ten kwiatuszek będzie tam. Mam tu jeszcze takie drobne róże i sweethearty. Zaraz zobaczymy, czy to będzie wszystko, czy może... O, mam jeszcze taką małą lilię. Kwiatuszki oczywiście w Hobby Place. Czasami pytacie, więc przy okazji mówię. A teraz... Nie wiem, czy widzieliście, była dostawa. Doszły piękne, róże papierowe, także zapraszam was.
Jakieś tam promocje Ania też zrobiła. Wiem, że wszędzie teraz pełno promocji, ale zajrzyjcie. Te różyczki są naprawdę fajne i wydaje mi się, że one są tylko w Hobby Place. Ja miałam gdzieś, mogę Wam pokazać chyba jedną. Nie, nie mam tutaj przy sobie tych różyczek. Ale to może przy, jak będę robić pracę do mapki numer 3, to Wam pokażę te różyczki. Dobra, to będzie tu. I tu u góry troszkę mniejsze. Różyczkę damy. Zaraz ją przyczepię bardziej. Lepiej, tylko posmaruję już wszystkie tym klejem. Całość mi się tutaj trochę kiwa, ale to potem dołożę kleju, żeby ona nie była taka ruchoma. Chyba za mało tej taśmy dałam po prostu, ale to nic. To jest wszystko do poprawienia. Nic się nie dzieje. Dobra, tutaj jeszcze dodam jakieś małe kwiatki, żeby uzupełnić. Zaraz Wam tu z bliska pokażę, żebyście dokładnie widzieli przy każdym tym etapie, jak kartka wygląda. Ok, zobaczcie. Teraz już mamy większość praktycznie zrobioną. Brakuje nam jeszcze listków, gałązek i motylków. No i tutaj też jest trochę zabawy. Ja już tym listkom moim poobrywam ogonki, bo jak je próbuję wmontować w gotową kompozycję, to one jednak muszą być krótsze. Dobra, gdzie jest ten mój szpikulec sprytny? Teraz muszę sobie zobaczyć, czy to będzie tu, czy może gdzieś indziej. Wizję miałam wcześniej, a teraz wizja gdzieś sobie poszła. Chyba to będzie tak. Jeszcze mam takie drobniejsze gałązeczki i listeczki. To będzie tak. Też tak zazwyczaj się bawicie przy układaniu? Czy szybciej Wam to idzie? Nie. Tak. Zobaczę jeszcze, czy te większe mi tu gdzieś będą pasowały. Wiecie, za dużo. Co za dużo, to niezdrowo. Nie ma co przeginać. Dobra, te listki zostaną tak, więc podklejam je tutaj już bez wyjmowania. Pomogę sobie jeszcze szpikulcem, żeby je... O! Przykleił mi się do tego. O! I jeszcze ten.
ciuch. Ok. Fajnie się podniosły. Czasami jak się tak dociśnie, to te listki się ładnie podnoszą. Właśnie. O, ten się przyczepił sam. Gdzieś złapał trochę kleju. I gotowe. Zamontował się. Tutaj, o. Tego damy. Tego listka to chyba tutaj nie będę nigdzie montować. Tak mi się wydaje, chociaż jakbym go tak wsunęła, to wcale może głupio nie wyglądać. Zaraz zobaczymy. Tu pod całość. Tak, dość głęboko. Tak, zostanie. To tylko go tam jeszcze klejem troszkę potraktuję. Także moja rada, w sumie nie pierwszy raz Wam o tym mówię, próbujcie, kombinujcie. Jak czasem przykleicie i Wam się coś nie będzie podobało, to się nic nie dzieje. To nie jest taki klej, którego można, z którego się już nic nie odklei. Już jest na amen. Także naprawdę warto, warto próbować, warto tak sprawdzać się w budowaniu tych wszystkich kompozycji, bukietów, no i w ogóle kartek, jeśli wymyślacie jakiś swój nowy układ. Nie, to mi tutaj, to mi nie pasuje. Uciekaj stąd, ale jeszcze się zastanawiam, czy nie dołożyć może tę stronę. Tak. Będzie mi to pasowało. Także jeszcze tutaj klejem troszkę. Ok. Mam też... A, tutaj taki kawałek oderwał mi się od tych drobniejszych. Taki mały listek. I miałam go w planie tutaj dać. I tak zrobię. On jest tak drobny, że akurat tam nie będzie się jakoś bardzo rzucał w oczy. Ale uzupełni troszkę ten mały bukiecik. Tak delikatnie. Jeszcze mam takie gałązki. One były razem w zestawie z tym wykrojnikiem, wianuszkiem, który Wam wcześniej pokazywałam, który jest tam na dole. Tam były jeszcze takie. To są takie, wiecie, gałązki do zapełniania kompozycji. No i dobra. Jeszcze jak je się tak zamontuję, że tak wysoko odstają, to już w ogóle kartka nabiera takiej fajnej przestrzenności. Naprawdę super. To wygląda. I nie tylko, bo zazwyczaj właśnie używałam ich do kartek świątecznych, bożonarodzeniowych, ale do takich bukietów ślubnych też się nadadzą.
Co z tym badzikiem? Miał być tu, kompozycja mi wyszła troszkę inaczej. I myślę, że będzie tutaj. Ale muszę go posmarować troszkę klejem. Ja go już gdzieś tam próbowałam przyklejać, odklejałam. I już tych swoich właściwości nie ma. O. Tutaj, tak jakby zamiast tego motylka. Dobra, teraz muszę podkleić całość jeszcze klejem, bo mi się, tak jak mówiłam Wam, za bardzo mi się to wszystko rusza. Za mało tej taśmy dałam, a jest dużo sizalu. I jeszcze troszkę tutaj. Tak nawet nie troszkę, tylko dość sporo. Akurat nie chcę lecieć ten klej cudowny. Ok, teraz muszę sobie to chwilkę przytrzymać. I mam jeszcze co? Zostały dwa ostatnie motylki. Początkowo myślałam, żeby dać niebieskie, ale nie bardzo mi to tam pasowało. Także mam przygotowany takie jaśniutkie. No i zaraz zobaczymy, gdzie by tutaj wtrynić. No może właśnie gdzieś tak. Nie, tutaj pod tą obrączkę mi nie pasuje. Tak nie bardzo w ogóle mi te motylki tutaj gdzieś leżą. O, tego dam jednego na kwiatki. Także tutaj robię takie odstępstwo od mapki. Nie będzie motylków. Ale to nic nie szkodzi. Układ mapki jest zachowany. To, że braknie jakiegoś takiego małego, drobnego elementu, to się nic nie dzieje. Bo jakby brakło tej całej kompozycji, no to już nijak się ma to do naszej mapki, prawda? O, i tego chyba tutaj. Tam. Tak. I jeszcze tylko zrobię chlapania, ale to muszę lecieć szybciutko po wodę. Przygotuję sobie wodę, zaraz wracam. I jestem. Mam już wodę, mam pędzelek z takim dość sztywnym włosiem i biała farba. To jest biała farba kredowa. Możecie użyć farby plakatowej. Myślę, że akwarele mogą być troszkę za delikatne, ale może być też białe gesso. Nic nie szkodzi, też się nada, też używałam. Ważne, żeby było białe. Teraz troszkę zasłonię sobie jeszcze ten napis, żeby mi się za bardzo nie zachlapał. I całość chlapę. Chciałam bardziej zmoczyć. Szczególnie chlapę tutaj, gdzie widać najwięcej. Powiedziałam tutaj. Tutaj. Gdzie widać najwięcej tego niebieskiego papieru. Celowo właśnie wybrałam taki gładki na tą warstwę górną, żeby było fajnie widać, że jest pochlapane farbą. A jednocześnie wcale nie przeszkadza, że ten niebieski nie jest taki jaśniutki, bo te chlapania właśnie zrobiły robotę i go rozjaśniły. Ok. I co? Wycieram tylko palucha i kartka gotowa. Poczekajcie, wytrę jeszcze to, bo sobie położę to, zaraz wszystko upaćkam, zdejmuję i zobaczcie,
kartka według naszej mapki numer 2, chociaż tak naprawdę no jest to mapka numer 4, bo nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu robiłam też mapkę na layout i na kartkę też Delkę. Jeśli chcecie, znajdźcie sobie. Gdzieś tam na naszej grupie są, nie mają konkretnego albumu. I możecie z nich oczywiście korzystać. O. Kartka gotowa. Mocno taka podniesiona tutaj. Mocno nachlapana, nabrudzona, ale jednocześnie jest romantyczna. Wydaje mi się, że i wiosenna w pewnym sensie przez te wszystkie liście, pomimo że nie są zielone, gałązki. Nieskromnie powiem, że bardzo mi się podoba. Zobaczymy, co wymodzę z mapką numer 3. A to już pokażę Wam, jak dobrze pójdzie jutro. Jeśli się nie wyrobię, no to już raczej chyba w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. W niedzielę odpoczywamy wszyscy, prawda? Dobra, no to nic. Trzymajcie się, kochani. Pamiętajcie, sklep Lemoncraft i Hobby Place pracują online normalnie, także jeśli brakuje Wam jakichś papierów, to zapraszam w imieniu całej załogi Lemoncraft i zapraszam Was jeszcze raz serdecznie do zabawy naszymi mapkami. Możecie z nich korzystać dowoli, nie tylko raz, możecie cały czas z nich tworzyć, jeśli tylko wybieracie papiery lemonkowe, bo to mapki są dla Was, lemoncraftersi. Do zobaczenia, pa, pa!